No pewnie trzeba rozmawiać z Jezusem, pytać Go o to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, ale też myślę, że ważne jest, żeby się uchwycić Go za rękę, ze świadomością, że On mnie będzie prowadził. Będzie mi też wyjaśniał. To nie od razu pewnie wszystko zrozumiemy, nie wszystko będzie dla nas takie jasne, ale kiedy będziemy zbliżać się do Pana, to też jestem przekonany, że coraz więcej będziemy odkrywać. Zobaczymy, że to jest rzeczywiście potrzebne pewnie dla nas i dla naszych bliskich. A z drugiej strony pewnie Pan chce nam pokazać, że nie zostawia nas nigdy samych, bo kiedy my się trzymamy mocno, to później jesteśmy też pewni, że On nas prowadzi i wtedy też oczyszcza te nasze intencje, nasze myśli. Dlatego tak potem patrzymy też w nowy sposób, który jest zakryty, żeby powiedzieć, dla ludzi tego świata, bo to nie sami odkrywamy, ale dzieje się z pomocą Bożą. Przyznam, że jak byłem młodym księdzem, przyjechałem z grupą taką pielgrzymkową młodzieży, z moim też kolegą i świętej pamięci księdzem Wiesławem, szliśmy 3 dni tutaj na to spotkanie młodych i byłem pod wielkim urokiem. Potem nie miałem okazji, przyznam szczerze, bo byłem na studiach daleko, ale jest to, myślę, taka wielka okazja też zobaczenia Kościoła żywego, młodego, który się gromadzi na tej górze tutaj kalwaryjskiej. A z drugiej strony jest to też okazja potem do tego, żeby się umocnić. Ta świadomość, że nie jestem sam w Kościele, są obok mnie ludzie, którzy chcą mi pomóc, ale są i też moje koleżanki, koledzy, przyjaciele, z którymi razem idę przez codzienność i wiem, że na nich też mogę liczyć, wspierają mnie. To, co stąd wyniesiemy, to będzie potem pięknie też owocowało. Chyba ważne jest to nasze zaangażowanie. Jeśli się zaangażujemy, to później z takiego spotkania wyjdziemy też ze świadomością, że Pan Bóg pokazuje mi drogę. Czasami będzie to trudna droga, ale wiem, że On mnie dotknie swoją łaską. Tak u Izajasza jest w 2 rozdziale, że wtedy idziemy na górę po to, żeby Pan nam pokazał swoje ścieżki. I stąd jest taka nadzieja, że każdy, kto tutaj przychodzi, przyjeżdża, na pewno wyjdzie przemieniony i będzie wiedział, którą drogą ma pójść.